Myślę, że przede wszystkim konie fascynują tym, że posiadają rozwiedzione takie grzywy, takie rozwiane, przepięknie, które u koni arabskich są charakterystyczne, jak wachlarze. Grzywy, piękne ogony i prawda, koń to jest takie zwierzę, do którego chce się dotknąć. Na pewno fontanna nie pozwoli temu, ponieważ tu będzie woda do głębokości około 40 cm, nawet może i więcej troszeczkę, ale proszę zauważyć, że to same konie oczywiście potrzebują dotyku. One też kochają to, czułości takiej. No myślę, że obserwując z daleka troszeczkę z nabrzeża tej fontanny, będzie Państwa korciło to dotykanie. No niemniej jednak no, nie radziłbym wchodzić wszędzie koło kamery. Konie kuszą niestety i wiadomo, że na tych koniach chętnie by każdy usiadł. Ja jeszcze nie siedziałem i powiem, że się nie odważył. Będąc jeszcze w pierwszym samorządzie, w roku 91 rozpoczęliśmy kadencję. Byłem wtedy delegatem na sejmik wojewódzki, jeszcze Biała była naszym województwem, więc już wtedy była mowa o tym, że koń powinien być symbolem Janowa i powinien zaistnieć na terenie rynku, ewentualnie gdzieś tutaj na terenie skweru naszego. Nikt się jeszcze nie spodziewał, że to dojdzie aż do takiego rozmiaru, gdzie będzie to piękna fontanna, gdzie będzie rewitalizacja skweru, bo jest to jakaś pamiątka, która zostanie dla pokoleń również, nie tylko dla mojej rodziny. Chyba los trafił akurat we mnie tym razem, na co oczekiwałem, bo chciałem coś dla Janowa zostawić po sobie jednak, bo to było marzenie mojego życia też. Wiem, że wszystko da się zważyć i zmierzyć. Troszkę no, jestem zainteresowany matematyką i fizyką. Zawsze kochałem malowanie koni, przede wszystkim rzeźbą koni, może miałem mniej do czynienia. Malując konia zawsze widziałem człowieka w tym koniu. Więc tutaj to przedstawiam, to jest też rodzina. To jest rodzina. Proszę zauważyć, że tu jest statko, które składa się z ogiera, z klaczy i z dziecka, źrebą. Właśnie tego źrebięcia. Będąc na rybach, często obserwowałem konie, które wbiegały do wody w rejonie Woroblina. To były roczniaki wypuszczane przez dyrektora Krzyształowicza, jeszcze nieżyjącego już obecnie. I one tam były pasione, jak gdyby wypasane na dziko. Tak po prostu bez udziału człowieka, bez nadzoru, bez dyscypliny jakiejś. One były po prostu puszczone na wolność. To było fascynujące zjawisko, bo te konie, kiedy były spragnione, tak jak w dzisiejszym pięknym, gorącym dniu, wbiegały raptem na plażę w rejonie Woroblina. Fascynacja. Ta woda zaczęła burzyć się. To też było inspiracją dla mnie. Ale jedną z inspiracji również tego, co tutaj widzimy, a jeszcze to jest nieukończona sprawa, dopiero zobaczymy naprawdę efekt końcowy, kiedy to wszystko ruszy. Być może trzeba będzie im nadać imiona, ale to już będzie być może inwencja państwa dla samorządowców. Kiedy zaproponowałem im jakiś pierwszy taki model, pierwszy rysunek tych koni, moją wizję artystyczną, cała ta ekipa nasza samorządowa no, była szczęśliwa. Szczęśliwa, zadowolona i oczywiście po tym wszystkim zaproponowano mi, że jednak tą rzeźbę wykona ktoś stąd, z Janowa, że to musi być pamiątka również dla mieszkańców. Rzeźby są odlane, jak widać, z brązu. Brąz jest patynowany. Brąz, który jest metalem bardzo takim uległym, bardzo, bardzo specyficznym, który wnika dokładnie w każdą szczelinę, gdzie można właśnie za pomocą, prawda, rylców dokładnie wykorzystać, wyrzeźbić każdy włosek dosłownie. Moja wspaniała żona wspierała mnie w tym procesie. No, musiała nawet opuścić na pewien okres czasu dom, żeby mógł w spokoju realizować. Później wracała znów. To było takie troszeczkę, no, przygotowała mi jedzenie, inne rzeczy, prawda? No, bo to takie ludzkie po prostu, takie małżeńskie. I wtedy po prostu ja odżywałem znowuż i znowuż przystępowałem do pracy. Proces trwał dosyć długo, to około, no, przeszło miesiąc czasu. Później były również poprawki jeszcze po tym, co zrobiłem, bo rzeźby były przedstawione do urzędu, następnie znowuż, czy do samorządu, prawda, znowuż były poprawiane i dopiero model poszedł do odlewni właśnie. Bardzo ciężka i żmudna praca przy modelach tych koni zmusiła mnie do tego, że musiałem do końca obserwować proces odlewu,
Więc po prostu byliśmy tam wielokrotnie z panem wójtem w odlewni, aby dokładnie obserwować, czy nie doszło do jakichś pomyłek, czy jakichś uchybień przy właśnie modelowaniu form odlewniczych. Więc to było dosyć też takie trudne, bo Opole dosyć daleko. Również towarzyszyła mi żona właśnie w tych, asystowała przy tych obserwacjach, również starając się krytykować, obserwować, no i zwracać na też różnice, jakie powstały tam. Dla mnie to było fascynujące zadanie, takie wyzwanie osobiste, no i byłem zachwycony, że faktycznie samorząd obecny, na czele którego stoi pan wójt Chwedczuk, no raptem podejmuje to zadanie, podtrzymuje poprzednika swojego, no ale proszę sobie wyobrazić, że taka sytuacja, jak tutaj widzimy, ona w rzeczywistości w przyrodzie nie występuje. Nie, proszę to od razu skojarzyć z człowiekiem, z rodziną. Dlatego, że jednak nigdy się nie puszcza od razu ogiera z matką i z dzieckiem.